Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj wrócimy nad polskie morze i pospacerujemy po Jastarni. Przejdziemy się uliczkami tego miasta, pójdziemy na molo, pospacerujemy plażą i dowiemy się kilku ciekawostek na temat tego miasta. Zapraszam na wspólny spacer. Jastarnia położona jest w środkowej części Mierzei Helskiej, zaledwie 13 km od Helu i 22 km od Władysławowa. Miasto leży w województwie pomorskim, w powiecie puckim. Liczba mieszkańców wynosi około 4 tysięcy, zaś powierzchnia Jastarni to ponad 4 km kwadratowe. Mierzeja Helska, na której leży Jastarnia, ma długość 35 km i została utworzona przez oddziaływanie prądów morskich. Co ciekawe, w najwęższym miejscu, dokładnie między Jastarnią a Kuźnicą, ma szerokość zaledwie 175 metrów. Cały półwysep stanowi odrębny mezoregion. Co oczywiste, główną gałęzią gospodarki jest turystyka, ważną rolę pełni również rybołówstwo. Ze względu na strategiczne znaczenie, cały obszar Mierzei został mocno ufortyfikowany. Nazwa Jastarnia pochodzi od słowa jaster, oznaczającego jasny, błyszczący. Prawdopodobnie dawna osada rybacka położona była na piaszczystym wzgórzu, kolorystycznie wyróżniającym się od otoczenia, którym były lasy i morska woda, stąd nazwano ją miejscem jasnym. Wyraz jaster, od którego pochodzi nazwa miasta, kojarzony jest także z nazwą święta Wielkanoc, ponieważ to wiosenne święto występuje wtedy, gdy po zimie robi się jasno. Ponadto w języku kaszubskim słowo jastra oznacza Wielkanoc. Znajdujemy się na plaży w Jastarni, tej nad otwartym Bałtykiem. Z drugiej strony jest plaża nad Zatoką Pucką. Plaża jest pusta, zupełnie inna niż latem, kiedy jest tu pełno ludzi. Morze o tej porze roku jest jeszcze zimne, za to jego widok jest kojący i relaksujący. Nie każdy wie, ale w okolicach Jastarni, na dnie Bałtyku, znajdują się wraki statków z różnych okresów historycznych. Przez co to popularne miejsce dla nurków, którzy chcą odkrywać podwodne skarby i poznać historię tych jednostek. W Jastarni znajduje się też kilka bunkrów z okresu II wojny światowej, które były częścią systemu obronnego Półwyspu Helskiego. Dziś można je zwiedzać i poznać historię ich budowy oraz przeznaczenia. Do miasta idzie się przez sosnowy las i wydmy, po drodze mijając latarnię morską. A propos latarni. Latarnia w Jastarni, choć niewielka, bo mierzy niewiele ponad 13 metrów wysokości, jest jednym z symboli miasta. Została zbudowana w 1950 roku i stanowi ciekawy punkt widokowy oraz atrakcję turystyczną. Jest jedną z nielicznych w Polsce, która jest pomalowana na dwa kolory, biały i czerwony. Pierwsze wzmianki o Jastarni pochodzą z 1378 roku przy okazji wystawienia przez krzyżaków przywileju dla pobliskiego Helu. Tak naprawdę do XX wieku Jastarnia była wioską zamieszkaną w przeważającej mierze przez rybaków. Obecna miejscowość ukształtowała się z dwóch wiosek: Boru, Jastarni Gdańskiej, który był pod zarządem Wolnego Miasta Gdańska, i Jastarni, Jastarni Puckiej, będącej w zarządzie Starostwa Puckiego. Gwałtowny rozwój osady wiązał się z okresem międzywojennym, wtedy powstał tu port rybacki, a wraz z nim przystań żeglugi pasażerskiej. Doprowadzono też linię kolejową. 1 stycznia 1973 roku Jastarnia zaś uzyskała prawa miejskie. Jesteśmy w Jastarni w kwietniu, dlatego też to miasto wygląda na wyludnione. Ma to swój niepowtarzalny urok, zwłaszcza teraz, gdy jest tak cicho.
Większość restauracji i smażalni ryb jest jeszcze pozamykana, a na ulicach panuje spokój. To idealny czas na odkrywanie miejscowej architektury i delektowanie się atmosferą. Tradycyjna zabudowa rybacka, jaka przetrwała w Jastarni do dziś, nadaje temu miejscu wyjątkowy charakter, a spacer uliczkami tego miasta jest bardzo przyjemny. Ten oto kościół to kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Został zbudowany w latach 30. XX wieku w stylu neobarokowym. Bardzo ciekawie prezentuje się wnętrze kościoła, posiadające wiele elementów marynistycznych, morskich i rybackich. Na przykład ambona ma kształt łodzi niesionej przez fale morskie. W pobliżu kościoła znajduje się bardzo ciekawy ceglany dom, zdobiony elementami o tematyce morsko-rybackiej. Nie tylko przyciąga uwagę, ale i pasuje do tego miejsca. Warto również wspomnieć, iż to właśnie w tym mieście znajduje się jeden z najważniejszych portów rybackich na Półwyspie Helskim. Codziennie można tu zobaczyć kutry rybackie wracające z połowów, a także spróbować świeżo złowionych ryb. Port w Jastarni był to pierwszy tak kompletny obiekt morski, zbudowany w czasach II Rzeczypospolitej. Port powstał w latach 1926-31 według koncepcji Józefa Poznańskiego. Na koniec udamy się na molo w Jastarni. Molo ma długość 120 metrów i znajduje się na południowym wybrzeżu Mierzei Helskiej, na Zatoce Puckiej. Wybudowane zostało w 2005 roku i stanowi przedłużenie ulicy Stelmaszczyka, głównej arterii spacerowej miasta. Przez obiekt przebiega militarny szlak turystyczny północnych Kaszub. Z mola można zobaczyć pozostałości punktów obserwacyjnych poligonu torpedowego, wybudowanego przez Niemców w czasie II wojny światowej. Na końcu mola znajduje się podest dla łodzi. Co ciekawe, to nie jedyne molo w Jastarni, drugie molo niedostępne powszechnie, znajduje się na terenie ośrodka wczasowego Posejdon. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Na tym zakończymy dzisiejszy film. To był niezwykły spacer po Jastarni. Cieszyliśmy się ciszą i spokojem, odkrywając uroki tego miasta jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Kwiecień okazał się być niezwykle łaskawy, było słonecznie i bardzo przyjemnie. Dziękuję za uwagę i do następnego filmu.